bardzo miło. Chciałabym w imieniu organizatorów, w imieniu pana wójta Krzysztofa Adamowicza, wójta gminy Żydko-Laski, w imieniu zespołu Echo z Przychodu oraz w imieniu własnym, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury powitać Państwa dziś podczas tej uroczystości. Dzisiaj spotykamy się tutaj w Przychodach po raz 13 brać udział w przeglądzie pieśni maryjnej. Tą pieśnią, zresztą nie tylko pieśnią, Państwo mnie zobaczycie, sławić Matkę Boską, by pielęgnować kulturę, tradycję, nie tylko ludową, również religijną, ponieważ to ściśle się łączy. To, co Państwo tutaj dzisiaj robicie, to robią zespoły ludowe, co robimy my, gromadząc się tutaj w tej kaplicy, jest bardzo, bardzo ważne. Jak ważną pełni rolę, ponieważ to my kształtujemy również to, co nasze dzieci, nasza młodzież ma w głowach. Więc bardzo Państwu tym bardziej serdecznie dziękuję, że to robicie, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Chcę wpisać się w te słowa, które wygłosiła tutaj przede mną Pani Dyrektor. Tak, maj jest dla nas wszystkich miesiącem szczególnym. Jest to miesiąc maryjny. Z taką dużą atencją wspominamy te chwile wspólnych nabożeństw majowych odprawianych przy kapliczkach, krzyżach na terenie tej miejscowości i całej gminy. Dzisiaj gromadzimy się w kaplicy, aby właśnie wydać wyraz naszej miłości do ziemi ojczystej, ale przede wszystkim przywiązania do wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej. Z tego miejsca chylę czoło w kierunku organizatorów zespołu Echo z Przychód. Po raz 13 spotykamy się tutaj, aby razem słuchać pięknych pieśni maryjnych, ale przede wszystkim, aby oddać naszego ducha przywiązania do wiary chrześcijańskiej, do naszej Matki, ale też, aby kultywować i pokazywać trendy. Od tego jesteśmy. Za to wszystko dzisiaj wszystkim zespołom chciałem bardzo serdecznie podziękować. Jesteście naprawdę wielcy w tym, co robicie. Pani Teresko, wielkie ukłony. Fatymska Pani jest najlepsza matką. Chyba nigdy, tak jak dzisiaj, objawienia Fatymy dają znać o sobie, bo cóż, jak trwoga, to do Boga. A kiedy ojciec zagniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. Wojna jest już u naszych granic. Dlatego prosimy dzisiaj pieśnią Maryję w tej świątyni i powierzamy się jej opiece, aby uchroniła nas od zguby w niedoli czas, aby wypraszała nam łaski w godzinie złej, wspierała i chroniła, a będzie nam lżej. No! Chwycił echo śpiewanej piosenki, poniósł dalej, gdzie szeroki świat. Ale w świecie wszędzie pieśń ta sama, jej melodie dziś nie zna granicy. Drodzy Państwo, mury tej kaplicy wypełnili dzisiaj wyjątkową modlitwą, gdyż jak powiedział Święty Augustyn, to śpiewa ten dwa razy się modli. Dziękuję zespołu za reprezentację przepięknego repertuaru, a wszystkim zebranym za wysłuchanie i wspólne spędzenie czasu. Dziękuję członkom zespołów i kapel za zaangażowanie się w krzewienie kultury religijnej oraz rodzinnych tradycji. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i włączenie się w wspólny śpiew na chwałę Maryi.